Znasz tego faceta? Którego? No, nowego klienta. Edwarda Wójcika. Tego, co siedziałem z nim w konferencyjnej. Nie. O, dobrze, że jesteście oboje. Musimy pogadać o finansach. Marek, nie teraz. Zostaw nas samych, dobrze? Dobra, no poromansujecie sobie na chacie, a ja mam poważny temat. Marek, nie teraz. Idź zobacz, czy nie macie w konferencyjnej. Nie wiedziałem, że duraczowie też się czasem kłócą. Rysa na wizerunku idealnej pary. No dobra, no okej, spadam. Dlaczego się tak denerwujesz? Ten facet cię rozpoznał. Twierdzi, że był twoim stałym klientem, kiedy byłaś prostytutką. Co? To ma być jakiś żart? No, mnie nie ubawił. Przemek, jestem twoją żoną od 11 lat, matką twojego dziecka, a ty od tak uwierzyłeś temu facetowi? Sam nie wiem. Wydawał się taki pewny. To pewnie jakiś mitoman albo wariat. Najpewniej chami prymityw. Ślinił się na widok Jowity, a potem na twój. No, sam widzisz. Najlepiej w ogóle nie brać tego zlecenia. Nie wyobrażam sobie, żeby po takich tekstach z nim pracować. No, obawiam się, że jednak będziemy musieli wziąć to zlecenie. Ostatnio nie wiedział nam się najlepiej. A skoro to pomyłka, to co nam szkodzi z nim pracować? Jak uważasz? Ale trzymaj go z daleka ode mnie. Słuchaj, muszę już iść, bo mam spotkanie z tym gościem od Stadniny. Okej. Sylwia? Jeszcze jedno. Wiesz, że najbardziej w życiu nie toleruję kłamstwa. Jeżeli kiedykolwiek przyłapię cię na nim, nie wybaczę ci i rozwiodę się z tobą. Widzę, że ci ten typ nieźle w głowie namieszał. Ale nie martw się. Nie masz powodu. Ja nie pozwolę, żeby cokolwiek zagroziło naszemu szczęściu i trwałości naszego małżeństwa. Jak ten okropny typ mógł naopowiadać Przemkowi takich bzdur na mój temat? A do Przemka też mam żal. Mimo kłopotów firmy, powinien dać mu w twarz i wywalić go za drzwi.